Drugi numer jest kodem dla węgierskiego rapera Spika. Dla węgierskiego rapera Spika i to są trzy bardzo ważne słowa w naszym życiu. Peace, business i respect przede wszystkim. W ogóle ten raperski, węgierski raper to jest odpowiednik Pei taki, także warto go hołdować. Znaczy ważki G chyba bardziej. Dobrze, czujny jak ważka G. Dobra, gramy. Peace, business, respect. Teraz będzie pierwszy cover dzisiejszego wieczoru. Dla wszystkich, którzy kochają muzykę i oglądają Eurowizję. Bo to jest numer, którym prawie się zakwalifikowaliśmy na Eurowizję. Ale prawie robi wielką. Ale znowu Michał Wiśniewski był w kapitule, więc chuj wszystko. Teraz wyrzucę. Przykro nam jest. Utwór nazywa się I Like My Grindcore. Jak znacie tekst, to śpiewajcie razem z nami. Nie dostaliśmy w sumie po tym wykonaniu. Kurwa, ale staraliśmy się, tak? Dziękujemy bardzo. Najważniejsze to być optymistą, pamiętajcie. Tak, i wierzyć w siebie, miejmy. Dobra,
A teraz kawałek napisany z myślą o naszych wrocławskich przyjaciołach. Zespole S to Mouth. Kawałek nosi ten sam sublimowany tytuł. I bez zbędnego pierdolenia chyba. No, a dziewczyny chciały rezerwację, dedykację. A, dedykację, tak. Mojej siostrze dedykuję kawałek pod tytułem S to Mouth. To ja mojej też. Brawo, brawo. Jedziemy, S to Mouth. Nie słyszał, że było nierówne. Cicho! Cicho, no w ogóle zapomnieliśmy powiedzieć, że to dla nas ważny koncert, bo to już nasz drugi debiut. Drugi cover dzisiejszego wieczoru, ale nie ostatni. Najczęściej coverowany kawałek w tym nurcie, w którym my się obracamy. Kto pozna, ten pozna. Kto, dla tych, co nie poznają, od razu mówię, że to jest zespołu Ulcerus Flag, kawałek pod tytułem Consequence i zaczynamy go bez nabijania na perkusji. Tak jest. Taki mały statement. No może ja zapowiem, bo to moi znajomi. Ale nie, co innego. No to mów. Słuchajcie, wszystko fajnie, bawimy się, śmiejemy się. Słuchajcie, jesteście wielcy, że przyszliście tutaj dzisiaj, bo to jest koncert specjalny dla Walca, który jest chory, który potrzebuje kasy.
My wszyscy gramy tutaj po to dla was, żeby on dostał tą kasę. Dlatego przygotowaliśmy coś zupełnie specjalnego dla was. Zrobiłem profesjonalne koszulki zespołu Buka, jest ich 10. Własnoręcznie przeze mnie robione. Jeżeli chcecie, możecie kupić jedno za dychę i cała ta dycha idzie do walca. Każda jest inna, każda ma inny napis z tyłu i z przodu. Każda jest inna, tą też. Każda ma coś innego z tyłu i z przodu. Także każda jest wyjątkowa. Jeżeli chcecie wspomóc walca i mieć pamiątkę z wcześniejszego koncertu, kupcie koszulkę, cała kasa pójdzie do walca. Taki statement, dziękuję. Teraz Bartek zapowie utwór. Tak. W takiej zatwardziałej komunie nasi, moi znajomi bardziej niż Kuby, wybrali się nad jezioro. I dla Tomiasza i Marleny ta wycieczka nad jezioro zakończyła się 9-miesięcznym oczekiwaniem, 4-letnim podcieraniem obsranej dupy i 16-letnim nieustającym stresem. Kuba, nabij. Bo... Nabijam, uwaga. Spasiba. Słuchajcie, teraz utwór, który przygotowaliśmy specjalnie na ten koncert dzisiaj dla was. Ponieważ jest to koncert bardziej hardkorowy niż grindowy, zrobiliśmy specjalnie cover hardkorowy bardzo znanej kapeli, bardzo znane cover. Ballady! Ballada, kurwa, ballada będzie, ale potem będzie, jest, spokojnie. Także cierpliwości. Utwór, który mam nadzieję większość was zna. Jeżeli znacie, śpiewajcie z nami, wejdźcie tu na scenę, pośpiewajcie z Bartkiem do mikrofonu. Właśnie, chętnie znajdę kogoś, kto mnie wyręczy na jeden numer, także... No, jeżeli chcecie, śpiewajcie, jeżeli nie, no to słuchajcie, tak, no co? Śpiewa. Albo sobie zaparcie. A utwór leci tak. From the East Coast to the West Coast, gotta, gotta, gotta go! To the... Nasz najnowszy
Sinuhe. Absolutna premiera. Wy jesteście pierwsi, którzy go usłyszą, a co ważne, to jest utwór a cappella. Bez instrumentów będziemy tylko siłem, który kiedykolwiek powstał, który kiedykolwiek powstanie. Nadmieniam, jest to bardzo trudny utwór, najnowszy. Ćwiczyliśmy go, ale jeszcze nam dobrze nie wychodzi, także bądźcie wyrozumiali. W końcu jest to nasz drugi debiut. Nie ma czegoś takiego, jak ale co mam powiedzieć? Zapowiedzieć utwór, kurwa! No dobrze, to jest kawałek, który nosi tytuł... A, spoko! Znany tutaj... Mikrofon działa. Znany sabotażysta tutaj. Kawałek nosi tytuł Bąk nie w czas. I jest po mnie. Także prosimy o wyrozumiałość, bo nie wiemy, naprawdę tak nie wiemy, co się wydarzy, czy nam wyjdzie, tak? Ja na przykład się kurwa bardzo stresuję. No, nabiję. Co? Nierówno za drugim. Jeszcze raz. Ostatnia szansa. Dzięki. Dziękujemy. Mało sobie zacieszy, kurwa. Naprawdę był bardzo trudny. 6 godzin żeśmy go robili. Peace. Ja się nie podejmuję, to było dla mnie za duże wyzwanie to zagrać. Zagram drugi raz, nie mam się. Głos trzęsie, także też nie. A kolejny utwór to jest utwór o kłótni małżeńskiej. Rodziców Kuby. Tak, ej, twoja stara szczeka na samochód. A twoja ma stragan na Allegro. Twoja stara jest tak brzydka, że bierze na imprezy własną pigułkę gwałtu, ej. A twoja tak gruba, że wstaje strefami. Dobra, będzie tak. Utwór nazywa się Ojciec pijak, matka jędza. Śpiewajcie z nami. Przygotowaliśmy ten utwór dla wszystkich kobiet na sali. Jest to cover, ale bardzo ładny. Nadaje się do tańca w parach, do pocałunków. Spoko, będzie. Nie doceniacie nazwy. Utwór nazywa się Fuck Her Gently. To jest piosenka dla wszystkich pań na sali. Ale chłopaki, słuchajcie uważnie. You don't have to always fuck her heart. In fact, sometimes that's a
that's what to do. Sometimes you gotta make some love and fucking give us the smoochies too. Sometimes you have to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say, hey, I'm gonna fuck you gently. I'm gonna screw you gently. I'm gonna hold you sweetly. That's good with me, except my favorite, but I did it for you. What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I order it from Zanzibar. And then I'm falling in love with you completely. Then I fucking fuck you this clearly. And then I'm falling in love with you completely. But then jeszcze 3 numery przed nami, znaczy 43. Ale będzie jeszcze ballada, tak jak tu kolega jeden chciał, i jeszcze będzie coś, co ktoś chciał inny, także. Teraz będzie utwór, który ma na celu rozwiać pewne wątpliwości narosłe wobec mojej osoby, ponieważ wiele osób pytało się często o moją orientację seksualną. Nie wiem czemu. Odpowiedziałeś już koszulką, także. Więc tak, ten utwór ma na celu wszystko wyjaśnić. A nazywa się Kuba to pedał. Że ładne? Dzięki, dzięki. A teraz utwór, drugi utwór, który przygotowaliśmy specjalnie na ten koncert. Dla kolegi tutaj. Gramy. Zna dobrej muzie, słyszę. Słuchajcie, utwór w stylu kalifornijskiego punka, bo niektórzy mogą lubić, my lubimy na przykład. I zrobiliśmy utwór w tym stylu. Jest to też cover. Myślę, że wszyscy znacie, więc bywajcie z nami. Utwór nazywa się Pedofil. Usłyszałem ją, powiedziała patrz, tak to on. Stoi dobry ruch, on wskaże ci drogę. Yeah.
koncercie będzie jeszcze. Trochę się żeście za późno obudzili z tą zbożałem. Wiecie, jest taka kwestia. Teraz ballada. Jest taka kwestia. Mój kutas to bestia. A jest taka druga kwestia, że to będzie teraz nasz ostatni utwór. Także szybko żeście się obudzili. Ale dobrze, przynajmniej się obudziliście. Teraz będzie ballada. Ale macie peka, bo to ballada. Damy radę! No, jest to utwór dla najkochańszej osoby w moim życiu. Dla mojej kochanej siostry Mary, która stoi w stronie. Stoi tu i filmuje. No, wyjdź na scenę, chodź, 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 pokaż się. Brawo! I ponieważ Mary się w tańcu nie pierdoli, ten utwór nazywa się Krwawa Mary. Thank you.